Witam Państwa, Szczepan Jonko. Słoneczny tydzień w 7 minut z zabarwieniem na zielono. Odbyło się w Koszalinie spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza ze strukturami ludowców PSL-u, jakby tego nie nazywać, czyli jak ja to popularnie mówię, rodem z Koniczynki. Próbowałem tam na widowni wypatrzeć naszego ulubieńca, czyli honorowego patronata maści wszelakiej, ale nie znalazłem. Za to znalazłem reprezentanta PSL-u, który ostatnimi czasy wszędzie pcha się na afisz, a to może oznaczać, że w kampanii wyborczej będzie go naprawdę pełno. O kogo chodzi? Znajdźcie go na sali sami. Cieszę się, że są również moi koledzy z prezesi zarządów wojewódzkich z dwóch regionów. No i co, widzicie go? I wokół niego jest pusto i honorowego patronata nie ma. Właśnie siedzi Paweł Gancarz, Dolnośląskie. Ja go też nigdzie tutaj nie widzę. O, tam przedstawia konferencjer Rzepa, prowadzący to spotkanie, przedstawia tam poszczególnych posłów i innych, a w tym bardzo ważnego reprezentanta Frontu Ludowego. Z nami widzę przewodniczący Rady Miejskiej, pan Jan Kuriata. Witamy bardzo, bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie, jak już... przepraszam, panie pośle, bo panie pośle, jest z nami również poseł tutejszej ziemi, od wielu, wielu lat bardzo zaangażowany tutejszy poseł, także witamy cię bardzo serdecznie. Piotr Ziętarski oczywiście. No oczywiście, oczywiście, no jakby to inaczej wypadało. I wystąpienie Władysława Kosiniaka-Kamysza, a tradycyjnie mnie niczego nowego nie nauczyło, nie pokazało, czyli stały repertuar. Pytania z sali momentami spontaniczne, poza jednym chamskim reprezentantem naszej ościennej miejscowości, który chciał zabłysnąć, no ale chyba nie zabłysnął, ale mnie akurat to nie dziwi. No i co? Doszliśmy do takiego momentu, kiedy po serii pytań następuje propagandowe wystąpienie jednego z przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, bo czy on pytał? Ja uważam, że nie. Wykorzystał sytuację, żeby na lokalnym rynku ludowców pokazać się, bo pakt senacki jest jeszcze niedopięty, a wszystkie znaki na niebie i w powietrzu pokazują, że kandydatem Koalicji Obywatelskiej będzie Stanisław G., więc trzeba się pokazywać. Nie zadał pytania, ale żeby nie być stronniczym, puszczę Państwu całe jego chwalebne wystąpienie. Proszę bardzo. Bardzo proszę, pan mecenas, poseł. Dziękuję bardzo. Ziętara. Panie prezesie, przyszedłem tutaj na to spotkanie z uwagi na fakt, że przede wszystkim ze względu na szacunek dla pana, dla pańskiego ugrupowania, z pańskich dokonań jeszcze w czasach koalicji PO-PSL. Był pan znakomitym ministrem, wprowadził pan wiele bardzo ważnych instytucji socjalnych, które do dzisiaj działają. Nie zawsze są uświadamiane nawet, że to pan jest autorem tego, tych pomysłów znakomitych. Także miałem przyjemność w poprzedniej kadencji współpracować. Byłem zastępcą marszałka Piotra Zgorzelskiego, wicemarszałka Sejmu w komisji, właśnie w zespole parlamentarnym obrony samorządności. Bo jak nie wygramy tych wyborów, to samorządność będzie fasadowa. Nie będzie samorządności. I to musimy sobie z tego zdawać sprawę. Obecnie sam jestem przewodniczącym zespołu obrony praworządności i współpracują ze mną właśnie pan marszałek Piotr Zgorzelski, jest Marek Biernacki. I współpracujemy znakomicie. Muszę powiedzieć, że ta współpraca, która była wcześniej, jest teraz, znakomicie rokuje, jeśli chodzi o przyszłość współpracy w
we władzy, w rządzie, bo łączy nas bardzo wiele. Łączy nas stosunek identyczny do praworządności, do Unii Europejskiej, do samorządu, do przedsiębiorców, do pracy właśnie jako priorytetu pracy. Wiele, wiele wspólnych. Oczywiście mamy, jesteśmy konkurentami, ale wróg jest, wróg stoi u bram, właściwie już przejął bramy, bo jest w środku i tu nie ma absolutnie nie tylko wrogości, ale powinna być nie tylko szacunek, ale i sympatia. I taka jest. Jesteśmy na otwartym spotkaniu. Myślę, że panu, który pytał tutaj o sytuację rodzinną pana prezesa, pomyliło się chyba z PiS-em, jeśli chodzi o kwestie możliwości, bo sam jeżdżę na spotkania jako członek Koalicji Obywatelskiej Klubu Parlamentarnego z Donaldem Tuskiem i tam każdy może wejść, podobnie jak dzisiaj, i każdy, kto oczywiście zdąży, bo wielu jest chętnych takich, którzy już nie zdążą ze względu na czas, ale wielu otrzymuje mikrofon i różne są pytania, często bardzo, bardzo takie trudne. W związku z tym myślę, że to nie chodziło o platformę panu, jeśli chodzi o te kwestie. Także ja bardzo się cieszę, że tutaj są posłowie, z którymi znakomicie współpracuję, którzy doskonale widzą też problemy tu miejscowe. Możemy się porozumiewać zgodnie i to myślę, że rokuje, buduje na przyszłość, że opozycja ta antypisowska, która idzie różnymi, że tak powiem, ścieżkami, ale w jednym celu, żeby rzeczywiście uzdrowić państwo, żeby rzeczywiście, to co pan odpowiadał, ludzie, którzy popełnią przestępstwo, byli odsuwani od, jako środek karny przez kodeksu karnego, byli odsuwani od możliwości, od polityki, czy w ogóle od różnego rodzaju. Bo przecież jedna rzecz, proszę państwa, w kodeksie karnym jest przestępstwo zdrady ojczyzny i szpiegostwa. Pytam się w takim razie, co robi pan Ziobro, co robi prokuratura, która no przecież nie tylko nie wszczęła przeciwko niemu postępowania, bo to trzeba wszcząć postępowanie, trzeba zgromadzić materiał dowodowy, tak? Czyli nie ma nawet uzasadnionych, bo do wszczęcia postępowania muszą być uzasadnione przesłanki popełnienia przestępstwa. W związku z tym pytam się, po co jest komisja? Komisja jest wtedy potrzebna różnego rodzaju, kiedy organy nie zajmują się tym. Ona będzie potrzebna, tylko tu wiemy, że organy po prostu chętnie by się zajęły tą sprawą, gdyby miały materiał, bo większość my składamy przecież wspólnie do prokuratury, nie dlatego, że wiemy, że dzisiaj prokuratura się tym zajmie. Ona się zajmie, następna prokuratura, ale wnioski są złożone. Natomiast gdyby był materiał co do szpiegostwa, co do zdrady w prokuraturze, to oczywiście postępowania byłyby dawno wszczęte i prowadzone. Po prostu takich materiałów nie ma, takich i w związku z tym to rzeczywiście ta komisja ma taki cel, jak tutaj powiedział pan przewodniczący. Ja serdecznie dziękuję. Dzięki. No i bomba. Nie wiem, czy żeście zauważyli, że poseł Lubczyk i pan Papiernik byli bardzo zainteresowani wystąpieniem pana mecenasa. Wywarło na nich to ogromne wrażenie. Tylko jedna osoba wyszła. I nadal nie wiem, jakie było pytanie. Na koniec drobna uwaga. Reprezentantka, a w zasadzie szefowa szczecińskiego Polska 2050, Szymona Hołowni, pani Agnieszka Kosińska, gdzieś z tyłu. I mam obawy, chociaż ja wiem, czy można to nazwać obawami, że ruch Hołowni będzie tłem dla działaczy Platformy Obywatelskiej, Szczątkowej, Nowoczesnej, SLD i jeszcze wszelakiej maści ludowców. To będzie tylko tło.
bo naprawdę, jeżeli oni liczą na to, że oni się dadzą wmanewrować, żeby ktoś inny rozdawał karty niż starzy działacze, którzy od wielu kadencji i od wielu lat żyją z polityki, to są chyba w głębokiej, nie powiem gdzie. Wszystkiego dobrego, nie będę komentował sesji, bo nie macie jej okazji obejrzeć, a ja też jeszcze nie mam materiału z sesji, nie pokazał się na BIP-ie, więc trudno by było mówić o czymś, czego nie mogę wam zaprezentować. A póki co, pogody, grillujcie i do spotkania za tydzień.